Do zasilania awaryjnego podłączamy dwie maszyny. Moc pierwszej możemy regulować, a moc drugiej nie. Wiadomo, że jeżeli włączymy tylko drugą maszynę, będzie pracować przez 10 godzin. Jeżeli włączymy je obie i pierwszą nastawimy na pełną moc, paliwa wystarczy tylko na 4 godziny. Jak powinniśmy zredukować moc pierwszej maszyny, aby włączone obie mogły pracować przez 6 godzin? Zastanówmy się, od czego zależy zużycie paliwa. Jeżeli maszyna pracuje z pewną stałą mocą, to pobór energii, czyli także zużycie paliwa na jednostkę czasu, jest stałe. Praca W to moc P razy czas T. Przy mocy zmniejszonej o połowę wykonanie tej samej pracy zabiera 2 razy więcej czasu. Czas, przez jaki może pracować maszyna, czerpiąc z ustalonego zapasu paliwa, jest odwrotnie proporcjonalny do mocy podłączonych urządzeń. Teraz możemy rozwiązać nasze zadanie. Mamy zapas paliwa na wykonanie pracy W. Niech P1 oznacza maksymalną moc pierwszej maszyny, a P2 moc drugiej. Wiadomo, że jeżeli włączymy tylko drugą maszynę, to będzie działać przez 10 godzin. Z zasady odwrotnej proporcjonalności 10 równa się W przez P2. Jeżeli włączymy obie maszyny z pełną mocą równą P1 dodać P2, to paliwa wystarczy tylko na 4 godziny. Czas 4 równa się W przez P1 dodać P2. Chcemy, aby czas był równy 6 zamiast 4, więc dzielimy stronami przez 2 trzecie. Ale druga maszyna musi działać z mocą P2. 2 trzecie P2 jest niedozwolone, więc musimy postąpić nieco inaczej, ponieważ współczynnik przy P2 musi być równy 1. Wtedy współczynnik L przy P1 powie nam, na jaką moc powinniśmy ustawić pierwszą maszynę. Możemy wyznaczyć związek pomiędzy P1 a P2. W tym celu pozbywamy się W, dzieląc oba równania stronami. Widzimy, że P1 dodać P2 przez P2 równa się 5 drugich, a więc 3 drugie równa się P1 przez P2. Zatem 2 trzecie P1 równa się P2.